Szczęść Boże, Piotr Brzezina. Zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. 50 tysięcy złotych. Taką karę nałożyła na telewizję Trwam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji za relacje z Marszu Niepodległości w 2013 roku. Podczas wydarzenia spłonęła tęcza, symbol dewiacyjnych związków homoseksualnych. Teraz decyzję Krajowej Rady uchylił Sąd Apelacyjny w Warszawie. Już wtedy, gdy pierwsza decyzja Krajowej Rady była podjęta, a było to we wrześniu 2014 roku. Zapoznałem się z treścią, bo ona była podana także internetowo, to stwierdziłem, że oparta jest na takich naciąganych argumentach. A wszystko odnosząc do artykułu 18.1 było tym bardziej naciągane. Późniejsze działania, skierowanie sprawy do Sądu Okręgowego przeciwko przewodniczącemu ówczesnemu Krajowej Rady w sprawie tej decyzji, no zakończyło się wówczas też niepomyślnie. I dopiero odwołanie Fundacji Lux Veritatis skierowane do Sądu Apelacyjnego zakończyło się wyrokiem końcowym w dniu 17 sierpnia bieżącego roku, w którym to nie tylko Sąd Apelacyjny uchylił decyzję przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii z 2014 roku, ale jeszcze zasądził, to się tak określa, od przewodniczącego Krajowej Rady, no ale to z Funduszu Skarbu Państwa, na rzecz fundacji kwotę 3360 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Jeszcze ponadto zarządził jeszcze następną kwotę 3270 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Nie mamy jeszcze uzasadnienia tego wyroku, wkrótce ono będzie. Będzie bardzo ciekawe, bo znamy uzasadnienie Sądu Okręgowego, które było właściwie tylko powtórzeniem tego, co zawarte było w decyzji ówczesnej Krajowej Rady, czy postal decyzji przewodniczącego ówczesnego Krajowej Rady Radiofonii. No, widać z tego, że w końcu można tak to określić, prawda zwyciężyła, a te wszystkie naciągania, które robiono już od dnia następnego po 11 listopada 2013 roku, zostały ostatecznie przez sąd apelacyjny w składzie trzyosobowym odrzucone. 40 tysięcy osób podpisało się już pod apelem o reformę wymiaru sprawiedliwości. Akcja zbierania podpisów ma być odpowiedzią na manifestację opozycji przeciw ustawom reformującym sądownictwo. Podpisy zbierają członkowie komitetu Żądamy Reformy Sądów. W jego skład wchodzą bohaterowie opozycji antykomunistycznej z czasów pierwszej Solidarności. Milion podpisów, tyle chcą zebrać inicjatorzy akcji Żądamy Reformy Sądów. W takim apelu prosimy o niezaprzestanie reform i o głębokie reformy wymiaru sprawiedliwości. Mówi Maria Wichniewicz z Gnieźnieńskiego Komitetu Żądamy Reformy Sądów. Na razie podpisów jest 40 tysięcy. To jednak dopiero początek akcji. Podpisy mają być wsparciem dla rządzących. Ma to być także odpowiedź na manifestację opozycji, tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji czy Obywateli Rzeczypospolitej przeciwko ustawom reformującym sądownictwo. Jak wiemy, wymiar sprawiedliwości, a przede wszystkim sądy, nie przeszły żadnej reformy od czasu przeobrażeń w naszym kraju, od roku 1989. Tłumaczy Maria Wichniewicz, według posła Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Dziuby reforma sądownictwa jest potrzebna. Wskazuje na to ogrom spraw, z którymi zgłaszają się Polacy przychodzący do jego biura. Mniej więcej 1/4, może nawet 1/3 spraw, które trafiają do mojego biura poselskiego w ciągu ostatnich 6 lat, dotyczyły właśnie niesprawiedliwości, z jaką się obywatele stykali w sądach. Podobne odczucia ma poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. W Poznaniu i w powiecie prowadzi on 18 biur pomocy prawnej. Nie mam żadnych wątpliwości z własnego doświadczenia, jak olbrzymie zapotrzebowanie społeczne
jest, jakie olbrzymie oczekiwanie społeczne jest, że te reformy zostaną przeprowadzone. Petycja Komitetu Żądamy Reformy Sądów dostępna jest w internecie. Ci wszyscy, którzy internetem się nie posługują, swój podpis mogą złożyć u przedstawicieli komitetu. Zebrane podpisy trafią do prezydenta, premier, ministra sprawiedliwości, a także posłów i senatorów. Zachodniopomorskie walczy z podtopieniami. Trwa akcja umacniania wałów przeciwpowodziowych na rzekach Grabowa i Bagienica w gminie Darłowo. Szacuje się, że ponad 300 hektarów okolicznych polderów i upraw rolnych znalazło się pod wodą, a 40 gospodarstw zostało podtopionych. Część województwa zachodniopomorskiego wciąż walczy ze skutkami silnych opadów deszczu. Najgorsza sytuacja panuje w Darłowie. Tam rzeka Grabowa przerwała wał przeciwpowodziowy. Dziś rano żołnierze i strażacy wznowili akcję. Worki z piaskiem mają uszczelnić i wzmocnić wał w okolicy wsi Porzecza. Mniejsze wyrwy w wale przy rzece Bagienicy są opanowane przez zarząd melioracji. Do akcji został włączony helikopter. Planowane są także kontrole szczelności wałów. Wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski przyznał, że niepokoi go utrzymujący się wciąż wysoki poziom wody. Na rzece Grabowej stan wody nie obniżył się, rozlewisko zmienia trochę swój nurt i jest to spowodowane naturalnym ukształtowaniem terenu. Obecnie nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi, żadne gospodarstwo nie jest bezpośrednio zagrożone skutkami powodziowymi. To piąty dzień walki ze skutkami nawałnicy. Wczoraj w akcji przeciwpowodziowej na rzece Grabowej brało udział 50 żołnierzy, 80 strażaków, pracownicy zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie oraz wolontariusze. Do działań został włączony wojskowy helikopter, który ponad 60 razy dowoził wielkie worki z piachem, każdy o wadze około 800 kg. Na Jasnej Górze zbiorą się dziś księża biskupi diecezjalni. Wśród tematów obrad są kwestie dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę, przygotowań do setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz organizacji inicjatywy Różaniec do granic. Księża biskupi poruszą sprawę obywatelskiego projektu ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Swojego poparcia udzielili już wcześniej. Zwracają uwagę, że w Polsce, podobnie jak w innych państwach europejskich, niedziela powinna mieć charakter świąteczny i rodzinny. Podczas spotkania na Jasnej Górze omówione zostaną także wskazania kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii. Przypadająca w przyszłym roku rocznica stulecia odzyskania niepodległości również będzie podjęta na piątkowym spotkaniu. Podczas obrad księża biskupi będą rozważać, w jaki sposób Kościół katolicki w Polsce może włączyć się w to wydarzenie. Ponadto zapoznają się z kolejnym etapem przygotowań do realizacji inicjatywy Różaniec do granic. Wydarzenie to związane jest z setną rocznicą objawień Maryi w Fatimie. Polegać ma na zaangażowaniu wiernych do stworzenia łańcucha modlitwy różańcowej, obejmującego całą Polskę. Księża biskupi 26 sierpnia będą uczestniczyć w obchodach 300-lecia koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Po 9 dniach wędrówki i 300 kilometrach pokonanej drogi, jedna z największych w tym roku pielgrzymek dotarła do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Pątnicy wędrowali pod hasłem „Miłosierni bądźcie”, a dziś wezmą udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w katedrze wileńskiej. Białostocka ekumeniczna piesza pielgrzymka do Wilna po raz pierwszy wyruszyła w 1993 roku z inicjatywy księdza Jana Filewicza. Każdego roku bierze w niej udział kilkuset wiernych z różnych stron Polski oraz innych krajów. Pątników do Wilna wprowadził ksiądz biskup Henryk Ciereszko. Podczas Eucharystii ksiądz biskup mówił o trudzie wędrowania, który wyzwala pasję odkrywania Boga. Trud pielgrzymowania to trud wędrowania tak naprawdę ku Bogu. Całe życie jest taką wędrówką. Szczególnie gdy pielgrzymujemy, gdy znosimy i niewygody, i trudy pielgrzymowania, ale gdy umacniani jesteśmy Słowem Bożym, ale gdy niesiemy naszą modlitwę, gdy otwieramy się na te dary, które Bóg nam udziela,
a wszystko to dokonuje się pod okiem najlepszej matki. Pielgrzymi nieśli w swoich sercach różne intencje, przede wszystkim te osobiste i rodzinne. Ludzie przychodzą już w takiej stomie, w takim zmęczeniu, klękają, leżą krzyżem przed Matką Bożą, ale z tym uśmiechem i z tą nadzieją, że ten trud pielgrzymowania przyniesie owoce, że te prośby, z którymi intencje, które niesiemy do niej, Matka Boża wesprze i przedstawię przed Bogiem. Pątnicy po dotarciu do celu wyrażali swoją wdzięczność Bogu za dar pielgrzymowania. Ja jestem pierwszy raz. Jestem przeszczęśliwy, że doszłem i że Mateńce Miłosiernej zawdzięczam ten całą trasę i w podzięce łzy uroniłem. Tego uczucia nie da się opisać, ponieważ czuję taką wewnętrzną radość, że jestem tutaj po raz kolejny, że mogę klęknąć przed obrazem Matki Boskiej w Ostrej Bramie. Piesza pielgrzymka do Wilna jest wydarzeniem wyjątkowym. Jest to jedyna pielgrzymka o charakterze międzynarodowym, której trasa przebiega przez trzy państwa – Polskę, Białoruś i Litwę. Jest także wyjątkowa z innego powodu. Na pątników z otwartymi ramionami czekają tamtejsi mieszkańcy. Zwyczajem stało się, że pielgrzymi zawsze mają coś ze sobą w podzięce. Nie, my nie przychodzimy z pustymi rękoma. Czasami też coś mamy. I dla dzieci jakieś zabawki, jakieś cukierki, jakieś obrazki, jakieś takie różance, żeby starsi ludzie mogli się modlić. Dziś wspólną Eucharystią w katedrze wileńskiej pątnicy uroczyście zamkną pielgrzymkę. Od północy na wschodzie Ukrainy obowiązuje tak zwany rozejm szkolny, który ma umożliwić dzieciom w strefie walk rozpoczęcie nauki 1 września. Na razie nie ma informacji o sytuacji w rejonie konfliktu po wejściu w życie rozejmu. Wstrzymanie ognia uzgodnili w środę w Mińsku podczas spotkania grupy kontaktowej przedstawiciele Rosji, Ukrainy i OBWE. Poza tym idea zawieszenia broni między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami poparli w rozmowie telefonicznej przywódcy państw należących do tzw. czwórki normandzkiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i prezydent Rosji Władimir Putin. Dotychczas w wyniku negocjacji grupy kontaktowej rozejm ogłaszano już 11 razy. Za każdym razem był on jednak zrywany. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbędzie się w Mińsku 6 września. A teraz Niemcy i najnowszy sondaż przedwyborczy. Na miesiąc przed wyborami do Bundestagu eurosceptyczna Alternatywa dla Niemiec zyskuje w sondażach. Z kolei dwie największe siły polityczne, HDC i socjaldemokraci, odnotowały znaczny spadek notowań. Niemiecka telewizja publiczna ARD opublikowała najnowszy sondaż przedwyborczy. Okazuje się, że chadecki blok polityczny CDU-CSU stracił w porównaniu z początkiem sierpnia 1 punkt procentowy i może liczyć na 38% głosów. Z kolei SPD straciła w tym czasie 2 punkty procentowe. Gotowość do głosowania na socjaldemokratów deklaruje 22% ankietowanych. Dużym zaskoczeniem jest wzrost poparcia dla eurosceptycznej i antyislamskiej Alternatywy dla Niemiec. Poparcie dla AfD wzrosło o 2 punkty procentowe i wynosi obecnie 10%. Domagająca się natychmiastowego zaprzestania wpuszczania migrantów do kraju partia stała się ponownie trzecią siłą w Niemczech. Liberalna FDP dostała w sondażu 9%, natomiast lewica zachowała stan posiadania z początku miesiąca, podobnie jak Zieloni, około 8%. Respondenci uważają, że najpilniejszym zadaniem nowego rządu będzie rozwiązanie problemów związanych z migracją, niwelowanie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi oraz zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września. Na koniec Syria. W miejscowości Ar-Rakka w wyniku nalotów dowodzonej przez Stany Zjednoczone międzynarodowej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim od połowy sierpnia zginęło ponad 160 cywilów. ONZ wezwało Stany Zjednoczone do powstrzymania ataków lotniczych, co ma umożliwić ucieczkę około 20 tysiącom cywilów uwięzionych w mieście.
W ostatnich dniach doszło do nasilenia nalotów na miejscowość Ar-Raqqa. Miasto zostało oblężone przez syryjskie siły demokratyczne, które broni tzw. państwo islamskie. W poniedziałek w bombardowaniach śmierć poniosło 42 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Rzecznik Międzynarodowej Koalicji potwierdził, że w minionym tygodniu przeprowadzono co najmniej 250 nalotów w samej Ar-Raqqa oraz na jej przedmieściach. Teraz jest czas, aby przemyśleć możliwości, które ułatwią ucieczkę cywilów. Bojownicy państwa islamskiego robią wszystko, co w ich mocy, by wykorzystać mieszkańców jako żywe tarcze. Nie mogę wyobrazić sobie gorszego miejsca na ziemi niż te 50 dzielnic dla tych 20 tysięcy ludzi. ONZ wezwała do przerwy humanitarnej w Ar-Raqqa, by umożliwić cywilom ucieczkę. Skierowała również apel do dowodzonej przez USA Międzynarodowej Koalicji do walki z tzw. państwem islamskim o wstrzymanie nalotów. Trzeba zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, aby pomóc ludziom uciekającym z Ar-Raqqa. Łódki na Eufracie nie mogą być atakowane. Ludzie, którzy uciekają, nie powinni być narażeni na ryzyko nalotów. Zdaniem Egelanda ludzie w Ar-Raqqa znajdują się w śmiertelnym labiryncie. Przypomniał on również, że przerwy humanitarne zostały uzgodnione w grudniu ubiegłego roku we wschodnim Aleppo. Pozwoliły w ten czas na ewakuację cywilów z dzielnic kontrolowanych przez rebeliantów. Według antydżihadystycznej koalicji w ciągu ubiegłych 3 lat w samych nalotach śmierć poniosło ponad 600 cywilów. Organizacje broniące praw człowieka wskazują jednak, że liczba ta jest zdecydowanie większa. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Życzę Państwu spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad Wyspami Brytyjskimi, nad Skandynawią oraz na północnym wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze. Nad pozostałym obszarem przeważnie pogodnie. Miejscami na zachodzie i w centrum możliwy deszcz. Chłodno w Moskwie około 16 stopni, a gorąco w Madrycie 35. I zmieniamy mapę. Na północy, zachodzie i wschodzie sporo chmur, w północnych regionach i na południu, gdzieniegdzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie. Na termometrach od 20 stopni w Olsztynie do 27 w Krakowie powieje słaby i umiarkowany wiatr. Z zachodu na północy miejscami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1016 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego popołudnia.